Jak metro oddycha pod ziemią? Metro Karolin. Trwają prace przygotowawcze. Autobusy elektryczne. Coraz ich więcej. Gatka chce polepszyć dojazd do centrum Zakopanego. Czy Awizonosz wspiera WOŚP? O tym nie tylko. W sobotę, 21 stycznia, w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czemu Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Mniejsza z tym, czyli z mojego autorskiego przeglądu ostatnich newsów z poprzedniego tygodnia. I dzisiaj w tym filmie będzie podobnie. I zaczynamy ponownie od awarii wind na stacjach metra. Myślałem, że piątek 13, 13 wind to już będzie za nami, ale nie, cały czas jest dużo wind. Marymont, Dworzec Wileński, Zacisze, Płocka, Wilanowska, Bemowo, Stadion Narodowy, Kondratowicza, Racławicka, Politechnika. Policzmy to jeszcze raz, bo pogubiłem. Marymont. Czekajcie, mam tu myszkę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14-15 Centrum Politechnika Modernizacja Wind. No powiem Wam, powaliło te windy. 4 na stacji metra Bemowo. Na Zaciszu, jak jakaś winda nie działa, to właściwie na stację nie da się już zjechać. Na Wilanowskiej nie wiem, co się stało. Na Wilańskim jest dużo tych wind. Na Stadionie ktoś się zatrzasnął. Na Kondratowicza, no wiecie, do szpitala jechał i też nie mógł dojechać. Na Racławickiej szukał tramwajów, a pomylił się z Wierzbnem. A na Politechnice, no po prostu student zatrzasnął się w windzie w trakcie jazdy na wykład. Ewentualnie wykładowca, jak policzyłem. Ale dobrze, przejdźmy do rzeczy bardziej, mniej śmiesznych, a bardziej konkretnych, a mianowicie jak oddycha metro. Jak pewnie część z Was wie, jestem też członkiem koła miłośników metra i dlatego Was zachęcam i zapraszam na spotkanie już za dwa tygodnie, ostatniego dnia tego miesiąca, czyli to będzie wtorek. 31 stycznia, sprawdzę sobie do pewności, tak, to będzie wtorek, 31 stycznia o godzinie 18 w klubie kawiarni Ken 54 podsumujemy cały poprzedni rok. Wszystkie nasze wycieczki, cały proces naszego opowiadania na temat tego, jak oddycha metro, wentylatory i różnego rodzaju inne rzeczy, które się znajdują na całym odcinku metra. Pozwiedzaliśmy tego co niemiara, prezentacja całkiem ciekawa, więc zapraszam Was serdecznie. Również tam się pojawię, muszę się wymknąć z pracy wtedy, ale spokojnie, już zapowiedziałem, że muszę być o 18, akurat do mnie to jest faktycznie 15 minut piechotą, więc nie jest źle. Ale zachęcam Was bardzo serdecznie, a jeśli chcielibyście więcej rzeczy z metra i na przykład chcielibyście mieć bluzkę ze Skodą, to macie teraz sklep. Sklep tak wygląda, proszę bardzo, można różnego rodzaju rzeczy, grafiki ze Skodą Warszawia, maseczki, ja korzystam czasami z maseczek, jak oddaję krew na przykład, bluzki, plecaki, zachęcam serdecznie, link w opisie, macie jak coś i w karcie, to też jest w ramach koła miłośników metra, oczywiście wszystko tutaj sprzedawane. Ale dobrze, przejdźmy do metra, bo w metrze też się dochodzi ciekawych rzeczy. Po pierwsze, na pierwszej linii metra, na STP kabaty. Kabaty nie chcą być w tyle za Kadoli, więc wymieniają 200 sztuk opraw oświetleniowych na nowe, wiadomo, prestiżowe. Po modernizacji rachunki za prąd spadną w przyszłym roku o 120 tysięcy złotych. Zobaczycie sobie to? 120 tysięcy złotych. Ja nawet nie chcę powiedzieć, co bym mógł za to kupić. Ale jest to naprawdę całkiem dużo. Podobnie dużo mamy już z pociągu właśnie Skoda Wrocławia.
Ósma już dojechała, to jest na bluzkach. Ósma już dojechała, będzie ich coraz więcej i cały czas nie wiemy, czy Metro Warszawskie będzie chciało ich zamówić więcej. 37 tych składów ma być zamówionych w wersji podstawowej. Jednakże do marca, a konkretnie 31 marca tego roku, Metro Warszawskie może podpisać jeszcze opcję na więcej tych pojazdów. Wtedy to byłoby dodatkowe... Kontrakt obejmuje też opcję na 8 dodatkowych składów. Kolejny termin na decyzję w sprawie jej wykorzystania niedawno minął. Strony postanowiły jednak dać sobie więcej czasu. Protokół konieczności podpisano 9 stycznia, więc jeszcze chwilę mają czasu, tak? Ale to nie jest dużo czasu. To naprawdę nie jest dużo czasu i chodzi o to, że Metro Warszawskie chce po prostu sprawdzić, jak pasażerowie sobie cenią te nowe pojazdy, czy są zadowoleni z nich. Ja przyznaję, że siedzenia są faktycznie wygodniejsze, chociaż nie do końca wiem, czy jest cichszy. Może w środku, ale na zewnątrz niekoniecznie. I będą jeszcze je sprawdzać. Jak wszystko pójdzie dobrze i Metro stwierdzi, tak, chcemy ich więcej, to będą dokupione kolejne w ramach tej opcji. I to byłoby akurat bardzo dobre. Bo nigdy za dużo nowych pojazdów, tym bardziej, że część wyjeżdża teraz z Polski na Ukrainę. Natomiast Metro rozwija się i buduje się dalej. Na Karolinie aktualnie, Karolin, Chrzanów, Lazurowa i STP Karolin, tam aktualnie trwają prace przygotowawcze. Film o tym będziecie mieli w lutym, bo w tym miesiącu się tam, parę ogrodzeń. Rzeczy ważnych, które mogą Was interesować, to pewnie jak będzie wyglądać sytuacja co do pętli osiedla Gruczewska. Pętla tramwajowa, z tego co wiem na razie, nie będzie w tym razie zamykana, chociaż komoda demontażowa jest na trasie ulicy Gruczewskiej, nie na trasie torowiska. Więc nie wiem, czy będą w stanie sobie poradzić, żeby jednocześnie utrzymać ruch tramwajowy i utrzymać ruch samochodowy. To może być problematyczne. Natomiast pętla autobusowa jest całkowicie na terenie nowej stacji metra, więc będzie musiała zostać całkowicie wykopana. Więc aby to się mogło wydarzyć, pętla autobusowa zostanie przeniesiona, będzie bliżej pętli tramwajowej. Dokładnie gdzie nie jestem w stanie wam powiedzieć, bo jeszcze tego nie wiem. Jest parę propozycji, żeby wstawić na przykład w pętlę tramwajową, czy na parkingu obok centrum handlowego, które się znajduje obok. Zobaczymy, co wyjdzie. Wiem tyle, że to się nie zmieni. Znaczy, prace budowlane co do nowej pętli mają się rozpocząć w marcu. W marcu ma Gudetmark rozpocząć prace budowlane na temat pętli tymczasowej osiedla Gutrzewska, więc spokojnie autobusy cały czas tam będą dojeżdżać. Tutaj nie ma co się bać. Natomiast bać możemy się o to, czy metro będzie się dalej rozwijać. No wiecie, kampania wyborcza się rozpoczyna. Ja to nie jestem w stanie inaczej powiedzieć. Dużo rzeczy od jednej i drugiej strony słyszałem. Ostatnio byłem na konferencji z Trzaskowskim, prezydentem Warszawy, i mówił o tym, co zrobi, jak będzie w kolejnej kadencji, o tunelu w Rembertowie, ale to wszyscy o tym mówili, więc wiemy. No i teraz mamy zapowiedź od premiera Polski, że będą pieniądze na trzecią linię metra, na obwodnicę śródmiejską dookoła Pragi. No, cuda nie widy. Chodzi o 3 miliardy złotych. Nie będę przypominać, ile kosztuje nowy odcinek metra, bo to z tych 3 miliardów złotych to zabierze mniej więcej połowę tej kwoty, jak nie więcej. Ale czy ja wiem, czy by na pewno warto mówić, że da się pieniądze na trzecią linię metra, której dużo osób naprawdę nie chce? No nie wiem, czy to jest dobry chwyt marketingowy. Ale tramwaje dalej się budują. Też inwestycja kontrowersyjna, bo większość z Was wiedza, że właśnie w tym miejscu, gdzie będzie łącznik tramwaju na Kasprzaka, tramwaju, będę musiał mocno zwalniać, ponieważ nie będą widziały drugiego tramwaju i będzie też sygnalizacja świetna, by po prostu tramwaje w siebie nie wjechały. Nie wiem tego, nie wiem faktycznie z projektu, jak to będzie wyglądać. Czy będzie bezpieczeństwo zachowane z dużą prędkością? Raczej wątpię faktycznie. Ale tutaj ulica Kasprzaka nie będzie miała teraz przejazdu dołem, tu będą tramwaje, a pojedzie górą. No i tu właśnie powstaje ten nowy wiadukt. Co do wiaduktu, no widać, tak, jest już płyta. Płyta co do przejazdu pieszo-rowerowego też powstaje obok, ale głównie na początku ma powstać ta część jezdnia, żeby móc po prostu przerzucić cały ruch już z Kasprzaka tędy. Jak oni to zrobią, to wtedy tramwaje będą mogli rozpocząć prace budowlane na dole. Więc dopóki tego nie skończą, to tak to będzie wyglądać. I to właściwie tyle z największych newsów, które patrzyłem. Tutaj to jak były, tak są, tam zaczęli je trochę ładnie układać, no i tramwaje tutaj wróciły już na tym odcinku. Film z Kasprzaka będzie pod koniec miesiąca, z tym, że pod koniec filmu wam powiem, że trochę w najbliższym czasie filmy będą ograniczone i najprawdopodobniej tutaj filmy się nie pojawią. Nie mówię już o WKC, bo WKC na pewno się nie pojawi w tym miesiącu, ale nawet zachodnie jest możliwe, że się nie pojawi w tym miesiącu. Natomiast
Warszawa, Hyundai, tak jak mamy coraz więcej tramwajów, trochę przyspieszymy. Coraz więcej Hyundaiów, 123 mają być zakupione, znaczy mają przyjechać, już 44 z nich wożą, coraz więcej ich przyjeżdża. Krótki Hyundai, wiem, że film mam na temat niego zrealizować, będę to robić najprawdopodobniej, to już jest ostatnia decyzja, jaką dostałem, usłyszałem, w lutym, więc w lutym ten tramwaj również pewnie będzie już włączony do ruchu. Przełom lutego i marca to będzie ten okres czasu na krótki Hyundai. A co do pozostałych elementów, no to po prostu coraz więcej ich przyjeżdża. Tramwaje warszawskie nie skorzystają z opcji na więcej tych tramwajów, co bardzo mnie boli, szczerze powiedziawszy, ponieważ po pierwsze miasto nie ma pieniędzy na to, może gdyby się pojawiły pieniądze z odbudowy, to by się pojawiły na to, a po drugie no po prostu wykonawca tramwajów raczej nie będzie zainteresowany sprzedaniem tych tramwajów po takiej cenie, jak to było wcześniej. Ale spokojnie, swingi będą coraz lepsze. To jest duża naprawa. To jest naprawdę duża naprawa. Te tramwaje mają już trochę lat, więc tramwaje warszawskie przymierzają się, mają już oferty na naprawę zespołów napędowych w tych pojazdach. Tymczasem WKTK życzy wszystkim osobom starszym i dziadkom wszystkiego najlepszego. 21-22 stycznia, pamiętajcie, dzisiaj jest Dzień Babci, jutro Dzień Dziadka, więc jeśli jeszcze nie złożyliście życzeń, to ostatnia chwila. Ja już miałem tę okazję dzisiaj to zrobić, więc ja już jestem usprawiedliwiony, chociaż tylko i wyłącznie jedną taką osobę posiadam, ale MZA z zupełnie innej strony wieży na białym koniu, my te podwyżki dobimy. Ja chcę usłyszeć, bo wiem doskonale, że część z Was, moich widzów, to są faktycznie pracownicy spółek miejskich, przewozowych. Czy, jeśli możecie oczywiście, jeśli chcecie coś powiedzieć na głos, czy Waszym zdaniem to, co zarabiacie, jest odpowiednią stawką do tego, co robicie? Ja to bardzo chciałbym usłyszeć, bo mamy tutaj ogólnie na przestrzeni tego roku do kwietnia ma być podniesiona kwota zarobkowa na pełen etat o 500 zł brutto. Na początku od 1 stycznia jest 300, a od 1 kwietnia jest 200 zł i tak to będzie wyglądać. Tam ogólnie podnieśli to 1200 zł brutto, tak tutaj już zapowiadają. I dajcie znać, czy cały czas sądzicie, że ogólnie to też do wszystkich. Czy według Was to, że ceny się podniosły, to sądzicie, że przestaną się pojawiać braki kadrowe w autobusach, bo to już zaczyna się robić dotkliwe. Naprawdę. Ilość autobusów, które widzę zarówno w weekendy, jak i w tygodniu przepełnione i brak dodatkowych kursów na szczyty późniejsze zaczyna boleć. I to naprawdę zaczyna boleć, bo ludzie czekają długo. A wczoraj rozmawiałem ze osobą, która pracuje w Motodorze. Powiem Wam, że to jest straszne, co tam się dzieje. Zresztą doskonale to chyba wszyscy wiemy. Natomiast nie wiem, czy wiecie, ale WTP, przypomina Wam, że coraz więcej mamy autobusów elektrycznych. Coraz więcej. Dokładnie 590 nisko i zeroemisyjnych autobusów. Długość buspasów to 82 km. No nie wiem, czy jest się czym chwalić. To dwa z wielu czynników, które przyczyniły się do stałej poprawy jakości powietrza. No akurat z tym muszę przyznać, w Warszawie się dobrze oddycha, poza Warszawą już gorzej. Także tak, coraz więcej autobusów hybrydowych, elektrycznych i gazowych. No, to dużo nie mówić. I dlatego te WTP zakupuje kolejne autobusy przegubowe, elektryki. Pojawią się, aby obsłużyć najbardziej potrzebne miejsca, gdzie po prostu jest najgorsze powietrze. No i gdzie najbardziej będą efektywne też oczywiście. Między innymi na linii 130, nie, 136, tej drugiej, co jeździ do pętli, Ostroroga. Tu jeszcze jedna ciekawostka, most na Pragę. Jak jesteście ciekawi, jak wygląda, macie teraz link w opisie i w karcie. Film pojawił się ostatnio na dniach. Natomiast ZDN, przechodząc do niego, też ma dla nas parę newsów. Po pierwsze, Marwilska. Z nowym układem drogowym jest w granicy ulicy Kupieckiej. Jest już całkiem dobrze, nowe drogi, rowerowe pasy i tak dalej. I ogólnie ja co jakiś czas przejeżdżam obok tego P plus R Żerań, głównie jak jeżdżę do Legionowa, żeby coś nagrać z sykutem, i powiem Wam, no on świeci pustkami, nie ukrywajmy, ten parking parku jedź świeci pustkami. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości on zacznie się zapełniać, chociaż w 2/3. Bo jak ja patrzę na tą inwestycję i na to, jak ona jest bardzo pusta, to aż serce boli. Natomiast bardzo raduję, że ZDM chce wyjść naprzeciwko. Jak już wyciągać od nas pieniądze, to tak, żebyśmy mieli to jak najlepiej, jak najłatwiej.
można zapłacić teraz blikiem w parkometrach. Tych najnowszych, tutaj się pojawiają aktualnie na Pradze Północ, więc i na Mokotowie, w tych nowych obszarach faktycznie będzie można już płacić blikiem. I to jest według mnie akurat bardzo dobra zmiana. To jest system płatności, który powinien być od dawna. Nie do końca rozumiem, czemu dopiero teraz się pojawia. Natomiast idąc dalej, Warszawa, Kanada, ten najlepszy kierunek turystyczny 2023. I tu nie będę tego czytać. Tu w ogóle nie będę mówić o tym, o czym to jest. Tu chcę wasze tylko opinie w komentarzach. Czy faktycznie Warszawa może być dobrym kierunkiem turystycznym? Jestem ciekawy, co sądzicie. Natomiast z innych informacji, wyremontowaliśmy chodnik na Płaskowickiej. Patrzcie, jakie słoneczko. No jak się pójdzie w zachodzie czy wschodzie słońce, na pewno to będzie wyglądać cudownie. Czy my możemy sobie tak przez te zdjęcia miarę przelecieć? No, możemy przelecieć. Patrzcie, jaki nowy chodnik. Nie patrzcie na ulicę zakorygowaną z boku. Patrzcie na nowy... O Boż. No, poszaleli tutaj w ZDM-ie. Fotograf po prostu bawił się o zachodzie słońca. Teraz widzę, że to jest zachód faktycznie, nie wschodzie. Zobaczcie, na te nowe wypustki dla osób niewidomych i niedowidzących. Nowe, idealne dojście do przejść dla pieszych. I inne wspaniałe bajery na nowym chodniku. Nie no, nie będę ukrywać, ten tytuł stary to po prostu była pataka, ale mogliby w końcu odzyskać pętlę autobusową, która tutaj jest obok. Jakby ona też potrzebuje. ZTM ją bardzo potrzebuje. Tymczasem przypominam wam, że nowa jezdnia, nowy wiadukt na ulicy Marsa został oddany do użytku. Konferencję z tego mieliście i film z chwilę sprzed otwarcia też mogliście ostatnio na kanale zobaczyć, więc Mars został już podbity ponownie przez Warszawę. Tymczasem 7 ofert w przetargu na rozbudowę ulicy Kąty Grodziskie. Jak coś więcej będzie wiadomo, będę wam mówić. Tymczasem przypominam wam, jeden kierunek ruchu na ulicy Nocznickiego, budowa kolektora Lindy'ego Bliss, toczy się niezależnie od pory roku. Postępują prace, wymagają rozszerzenia frontu robót i powiększenia placu budowy. Z tego powodu od czwartku 19 stycznia na ulicy Nocznickiego na odcinku od Włóczyńskiej do Kasprowicza będzie obowiązywać jeden kierunek. Z tego co słyszałem, to naprawdę przez jakiś dosyć długi okres czasu. Jak to wygląda? A tak to wygląda. Jednokierunkowa ta ulica będzie. Tutaj autobusy ogólnie nie jeździły, tam chyba tylko jednocne. No to tam nie będą miały oczywiście ujazdów. Nie dziwię się, że oni zrobili w końcu tutaj tą ulicę jednokierunkową, bo tam naprawdę mieli bardzo mało miejsca, jeżeli chodzi o plac budowy. Tymczasem informacje spoza Warszawy, to podpisana została umowa na dokumentację projektową dla odcinka drogi krajowej 47 od Szaflary do Zakopanej. Zadanie będzie zrealizowane za nieco ponad 3,5 miliarda złotych. I możecie się spytać, co to jest? Co to jest droga krajowa 47 i czemu ona jest tak ważna, że o tym wam mówię? Już wam pokazuję. Mamy mapę, to jest Zakopane, to jest nowy targ. Tu jest linia kolejowa, ja będę nią jechać za jakieś 3 tygodnie. Natomiast na tym odcinku, tutaj od Zakopanego, widzicie tą pomarańczową drogę. I ona się tak przecina z tą linią kolejową, tutaj, tutaj. I tu jest, tu się kończy, na tym odcinku, tu się kończy droga dwujezdniowa. W tym miejscu jest już jednojezdniowa, jeden pas w każdym kierunku. I ona się tak ciągnie bezpośrednio do Zakopanego. To jest ta sławna Zakopanka, która jest świecznie zakorkowana. I gadka o tym wie. I chciała coś by z tym zrobić. Chciałaby zrobić, aby dojeżdżało się do Zakopanego w lepszych warunkach i żeby wszystkie podjazdy i wyjazdy z posesji nie wjeżdżały bezpośrednio na tę drogę. Co wyjdzie z tej z tego projektowania? Jestem bardzo ciekawy. Bo jak tutaj możecie zobaczyć, tu jest nowo budowana trasa. O tutaj jest ta ekspresówka, która jest tutaj tunelami i różnymi innymi barierami robiona, więc ona tutaj faktycznie powstaje na dole, no tutaj dalej bezpośrednio do S7. I my się wszyscy z niej cieszymy. Problem jest taki, że ona się kończy w nowym targu. Dalej ona to będzie przyciągnięta jako obwodnica nowego targu za jakiś czas, ale dojazd do samego Zakopanego nie będzie mieć drogi ekspresowej, o czym prawie mało kto pamięta. A ta droga faktycznie też potrzebuje zmiany, więc mam nadzieję, że to faktycznie coś ruszy i to nie tylko i wyłącznie podania zapowiedzi wyborcza. Dalej jesteśmy na stronie, tutaj raczej nigdy byśmy się nie pojawili, gdyby nie moje błędy. Jak pewnie część z was wie, budują się takie inwestycje w Warszawie jak most na Pragę, trasa Łazienkowska, plac Trzech Krzyży, o którym nagrałem tylko jeden film, czy tramwaj do Wilanowa, który ma też się część na Płaskiej. Czemu wam o tym mówię? Ponieważ w tych miejscach, aby latać dronem, tutaj spokój, za mną się znajduje, za chwilkę zobaczycie,
Trzeba mieć specjalne pozwolenia od Służby Ochrony Państwa, czyli SOP-u w skrócie. No i przez ostatni czas, pół roku, wysyłałem różne pisma, żeby dostawać te pozwolenia. Niestety moja skledoza i brak doczytania wszystkich dokumentów sprawił, że nie zobaczyłem, że brakuje paru rzeczy. Paru rzeczy, których wysyłałem, ale mam teraz tyle pism, że mam nadzieję, że w najbliższym czasie w końcu uda mi się podać nad tramwajem do Wilanowa w normalnych warunkach. Mam nadzieję, że tak to będzie wyglądać. Tymczasem WOŚP odświeżymy jeszcze stronę, znaczy wątpię, żeby tutaj coś się zmieniło. Wielka to jest świątecznej pomocy. Przypominam wam, czemu gram, bo dzięki temu żyję, bo na tych niektórych sprzętach byłem faktycznie podpięty jako dziecko jeszcze i dzięki temu mogę dla was teraz nadawać i robić te wszystkie filmy. W trakcie finału oczywiście będziemy z Dominikiem chodzić jednocześnie z terminalem, puszką i eskarbonką. Do eskarbonki macie już teraz link w opisie i w karcie, jeśli w karcie też, jeśli mi się uda ją podłączyć. Więc zapraszam bardzo serdecznie, jeżeli chcecie się dorzucić. Na żywo będzie nas można też spotkać w jednym miejscu już w trakcie finału, a jeśli chcielibyście trochę więcej pieniędzy dołożyć, to zapraszam was do licytowania. Licytowany jest spacer z awizonoszem i sykutem. Na miniaturce tego nie ma z sykuta, bo faktycznie trochę później wyszło. Jak widzicie, tak to będzie wyglądać. Aktualna kwota 160 zł. Wywoławcza była 8 zł mniej więcej, więc no trochę się zmieniło. Trochę zostało podbite, więc jak coś chcecie sobie poczytać i zobaczyć, ogólnie to jest mniej więcej podobne to, co było rok temu, z tym, że to, co było rok temu, nie zostało zrealizowane, bo osoba, która wylicytowała, nie opłaciła tego wydarzenia. Więc jeszcze raz rozpoczynam, mam nadzieję, że w tym roku się uda i że oczywiście osiągniemy jak największą kwotę, żeby faktycznie wesprzeć. Link do tego oczywiście w opisie i w karcie. Do eskarbonki nie będziemy wchodzić, bo jeszcze przed nami jest parę newsów, czyli sondaże. Sondaże mniejsza z tym. O ile patrzę, że już dosyć długo nadaję, to mamy jeszcze chwilę czasu przed pół godziny. Więc, tak jak mówiłem, mamy licytację, ale mamy też pytania. Czy twoim zdaniem powinno być więcej przystanków na żądanie? Na 700 głosów większość z was stwierdziło, iż tak. Co jest 61% z was. 27% z was stwierdziło, iż nie. Następnie mamy sondaż. Czy twoim zdaniem tramwaje warszawskie powinny jeździć do gmin podwarszawskich? Większość z was stwierdziło, że tak, ale tyle samo was stwierdziło, że tak, jeśli będą to na to fundusze zewnętrzne. No i to się robi ciekawe. Nie sądziłem, że będzie taki równy podział. Ja do sondaży nie patrzyłem. Ja faktycznie w ciągu tygodnia zazwyczaj do sondaży nie patrzę, bo one się same wrzucają, ja je ustawiam miesiąc wcześniej. Więc większość miesiąc wcześniej ustawiam. Natomiast większość z was stwierdziło, bo łącznie to będzie jakieś 70 ponad procent, że tramwaje warszawskie powinny wyjechać poza Warszawę. Ale połowa z was stwierdziła, że jeśli to będą fundusze zewnętrzne. Nie, 21% z was i nie wiem, 3%. Jeszcze jakiś ciekawy sondaż mamy, już jakieś dalekie pewnie. A tak, był sondaż o komunikacji, ale to już film nagrałem, więc będzie jednocześnie tramwaj i metr, tak jak mówiłem. Na koniec jeszcze raz wam bardzo dziękuję za to, że jest was teraz tutaj więcej. 8,5 tysiąca was już kliknęło subskrybuj. Jeśli chcecie, aby was tutaj było, abyście mogli oglądać tego typu filmy coraz częściej, coraz więcej i tak dalej, zapraszam do kliknięcia subskrybuj. No i na koniec element, który chciałem powiedzieć. Normalnie tego nie robię i nie zachęcam was aż tak bardzo do wspierania, ale tym razem jest to dosyć wyjątkowa sytuacja. O ile tak jak pewnie wspierający doskonale wiedzą, ja co jakiś czas wrzucam filmy dla wspierających, jest aktualnie ich tutaj, jak widzicie, możecie zobaczyć 86. W większości to są z sykutem, ale niekoniecznie, też są specjalne filmy, są też transmisje na żywo. Natomiast co jest ważne i czemu o tym dzisiaj mówię? Teraz już się pojawimy w pełnej odsłonie mnie. Chodzi o to, że w najbliższym czasie mam dosyć duży wydatek, to jest mniej więcej wydatek 1000, prawie 2000 zł. Nie spodziewałem się, że to będę musiał zrobić, ale tak to wygląda. Jakby większość z was wie, większość moich filmów jest realizowanych dronem. Ten dron znajduje się tutaj. Pytacie się często, jak się on nazywa, to jest Mavic R2. I o ile z nim ja nie mam żadnych problemów, świetnie lata w każdych warunkach, jakich potrzebuję, o tyle pojawił się ostatnio jeden problem. Baterie. Jak pewnie część z was wie, jeżeli latacie dronami lub zajmujecie się, po prostu żyjecie z nową elektroniką, to doskonale wiecie, że najczulszym elementem wszystkich urządzeń jest bateria. Jeśli coś z nią się stanie, wszystko się psuje. A w urządzeniu, które jest w powietrzu, to jest najważniejszy element, bo jeżeli coś się stanie z baterią, to zasilanie jest cięte, a dron pikuje w dół.
więc aby to się nie stało, wszystko musi być z tym dobre. O ile jakiś czas temu dokupiłem sobie czwartą baterię, więc ona jest w całkiem dobrym stanie, to tu jednak jest problem, bo mam trzy starsze baterie. I ja je tutaj mam pod ręką. I czemu o tym mówię? Mówię o tym, ponieważ moje baterie, jak zobaczycie tutaj, bardzo, one mi trochę już napuchły. Ja na nich mam wyrobione mniej więcej 230 cykli. Przez 2,5 roku latam nimi prawie codziennie. W każdych warunkach pogodowych, czy jest zimno, czy jest ciepło. Oczywiście wiadomo, że nie latam przy 40 stopniach i nie latam przy minus 10 stopniach dronem. Co nie zmienia faktu, że one są naprawdę bardzo podatne i przez to muszę w najbliższym czasie zakupić te wszystkie trzy, muszę wymienić na nowe. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić w najbliższych dniach, bo inaczej, jeśli tego nie zrobię, nie będę mógł latać dronem. Nie będę mógł dla Was realizować różnych inwestycji. Nie mam tyle pieniędzy, dlatego tutaj się zwracam do Was, do wspierających. Im więcej z Was jest, tym więcej mogę zrobić. Jedna bateria kosztuje mniej więcej 500 zł, trochę więcej nawet, teraz już prawie do 600 zł doszło, więc to nie jest mały wydatek. Zakup trzech, możecie sobie obliczyć, ile to łącznie wyjdzie. A biorąc pod uwagę, że w ostatnim czasie zaczęło mi brakować baterii, a nie trzeba było wymienić nowe, bo brakuje mi piątej baterii, jak jestem w Łodzi, to też będzie dosyć mocnym, większym problemem, więc to taka drobna kwestia. Ale do tego czasu, dopóki nie będę mieć nowych baterii, nie będę nagrywać tak dużo filmów, bo nie będę po prostu w stanie, dlatego też nie wiem, jak to będzie z filmami w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że do końca miesiąca jakoś przeżyjemy. W ostatnim tygodniu stycznia i pierwszym tygodniu lutego mam sesję, więc wtedy mnie faktycznie prawie w ogóle nie będzie na kanale, w sensie filmy będą jakoś wcześniej zrobione. A nie będę ukrywać, że trochę szkoda by było, żebyśmy mieli teraz jakiś większy przestój. Więc to taka jedna drobna rzecz, którą chciałem Wam uprzedzić. Ale spokojnie. Ostatnio byłem na YouTubie i jest jeden kanał, który tak samo dobrze mówi mniej więcej co tydzień o awariach w inwestycjach metra. Kopia jak kopia, ale jak ktoś, to możecie oglądać. Nie będę mówić oczywiście gdzie, jak będziecie chcieli znaleźć, to możecie znaleźć. Ale to było na tyle z tego materiału. Jeśli film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. W najbliższym czasie jeszcze będę mieć dla Was parę filmów, które nagrałem wcześniej. Między innymi to będzie LK7, która mam nadzieję, że będzie, jak i również pętla Jana Ostroroga, która po prostu będzie podsumowanie całej inwestycji. To może będzie nawet jutro i nowa seria Okiem Awizy Noża, która czeka już od grudnia. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!